Dzień dobry. Ledwo, ale idzie. Co? Jo! Kiełbaska. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan Arek. Widać? I zaczynamy rybą. Płoteczka. Nie wiem, czy mnie tu widać. O. Taka płoteczka. Cześć, witam jeszcze raz. Na kanale Panie, tu nie ma ryb. Choć już jakieś ryby są. Jestem dzisiaj nad jeziorkiem. Połowie tutaj może jakieś płocie właśnie. Może jakiś leszczyk podejdzie, zobaczymy. Dojedzie do mnie Arek jeszcze. No i tak rozpoczynamy majówkę. Zostańcie z nami. Zostawcie subika, łapkę w górę. No i mam nadzieję, że będziecie się bawić tak dobrze jak my dzisiaj. Już coś się tam dzieje. Później obrócę kamerę, pokażę wam. O, jest! O! Kolejna płoć. Coś mi się wydaje, że dzisiaj taki będzie dzień. Płoć za płocią. No może płotka za płotką, zobaczymy. Od czasu do czasu jakaś płoć. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Idzie, idzie. Ledwo, ledwo, ale idzie. Lekarstwo dla komandosów. Miałeś zabrać taczkę. Widzisz. No, ale z powrotem to by było ciężko. A tak będzie lekko. No. Ile sprzętu. Kurczę. Ale dzisiaj będzie ryb, co? Minimum. A, sam tylko minimum sprzętu zabrał, dobra. Najpotrzebniejsze rzeczy. Siedzenie. A tutaj, co tu jest? Patrzcie, co tu dzisiaj będzie. Dostaliśmy komentarz, że ma być fasolka po bretońsku dzisiaj. Ale... wiecie. Ze względu, że jest majówka. Tak jest. O, o. Ale jako, że jest majówka, no to... Wiesz co, podnieś. Dzisiaj grillek. Co podnieś? Plecak. Zobaczmy. Ja! Ja cię kręcę. To fest. To jest to minimum tylko, nie? No. Fest. Dobra. Jak ty wiadra nosisz w plecaku jeszcze. A nie, bo to rąk już, nie było. Bo już rąk nie było. Ja cię kręcę. Pokaż, co tu masz. Wkład stoliczek mamy. O. No, to teraz będzie... kultura, przy stole. A wiesz, że przy stole to trzeba umieć się zachować. Tak. No. A my się nie zachowujemy? Zaraz zobaczymy. Przy stole to musi być pełna kultura. Dobra, Arek ma pierwszą wędkę w wodzie, więc opowiem troszeczkę dzisiaj troszeczkę o tym, jakie metody, na co będziemy łowić. I tak dalej. Ja tutaj mam dwie wędki spławikowe. Przy
przynęty. Robaczki, kukurydza. Co tu jeszcze jest? Pszenica. Zanęta pokrótce, no to właściwie co, jakaś tam najtańsza zanęta, troszeczkę doprawiona tutaj kukurydzą, robaczkami, pszenicą. No i to tyle. A teraz Arek niech nam opowie. Ja nie zdradzę swojej tajemnicy. Arek, powiedz, powiedz nam. Kukurydza Bondriwell i reszta sama idzie. Aha, to się okaże. Właśnie, taki dzisiaj będzie challenge mały, powiem wam. Taki mały challenge dzisiaj zrobimy, nie Arek? Kukurydza Bondriwell kontra kukurydza Kaufland. Ja uważam, że to nie ma znaczenia, jaka to będzie kukurydza. Arek jest innego zdania, zobaczymy. Postaram się go przekonać, że tak jak to było. Po co przepłacać, skoro efekt ten sam? Beef, dobre i tanie. Aha. No. Nie, no zobaczymy po prostu, zobaczymy tak z ciekawości, jak to będzie. Aha, jeszcze coś o metodzie może opowiedz. No, jakie tutaj metody połowu stosujesz dzisiaj? No, federek i spławik. Feder, jedna wędka na feder, druga na spławik, tak? No, zobaczymy, gdzie się coś będzie działo, to wtedy... Nie, drugie nie mam spławikowej. Bardziej myślę o federku właśnie. Może coś... No dobra. Coś tam da. No wiesz, myśleć zawsze można. Możesz sobie myśleć, że coś tam da, ale ja już wiem, co da. Figa! Nie, nie, po prostu kolejny raz pokażę ci, jak się łowi ryby. O, idzie! O, 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 o. Kolego! Kolego! Co to jest? Patrz! Patrz i się ucz! Ja się takich uczyć nie będę mał. Niedobrze, niedobrze. Tam daleko się pławi ryba, nie? Jo, a jak tu przyjechałem, to normalnie cały ten, było życie, nie? Normalnie. Coś się tu działo. Ale nie wróży to nic dobrego. Na początku było dobrze właśnie, jak przyjechałem. A teraz to tak... Teraz nie wygląda to dobrze. Aż zaczynam ziewać co chwilę już. No. Co dzisiaj serwujesz? Dzisiaj Arek gotuje, nie? Dzisiaj majówka, no to może być. Dużo będzie. Co mamy? No karkówkę, boczek. Karkówkę, kiełbaska i boczuś. Patrzcie, on ma system układania brykietu. No. Nie leży przypadkowo. Brykiet nie leży przypadkowo. Zobacz. Tutaj nic nie dzieje się przypadkiem. Tak. Powiem ci, Arek, nie? Że nie jadłem jeszcze tak szybko grilla. 7:30, a już grill. Jak ryby nie biorą, nie? To co tu robić? No właśnie. No i pokaż, Arek, co ty tu masz. Pompkę do piłki. Ważne, żeby z igłą była. Patrzcie, to... Ja przychodzę.
To jest konstruktor, co? Pokaż jeszcze raz. Jaki żart tam idzie, jak jest tu widzę może. Patrzcie, patrzcie. O, to konstruktor, pomysłodawca. Inspektor Gadżet. Branie, branie, Arek. Branie. Kurczę, ale ładnie szedł. Ty, ja też mam branie. Ja też mam branie. Ja też mam branie. Uwaga. Uwaga. Aj. Ale nie. Co tu zrobić? Widzowie, co tu zrobić? Pamiętacie akcję z poprzedniego filmu? Jak była łapka w górę, to było branie? A co, może spróbujemy znowu, co? Dajcie łapkę w górę i może wtedy ryba jakaś weźmie. No klikacie czy nie? No chyba nie klikają, bo nie bierze. No i tak sobie tutaj łapiemy. Tam się pali grill. Tutaj łowimy. Znaczy, tutaj mamy zarzucone wędki. Źle to powiedziałem. Powiedziałem łowimy, ale na razie nie łowimy. No i tyle. A tutaj za chwilę będziemy ucztować. Zobaczcie, tu jeszcze jest żarełka. Kiełbasa, boczek, boczek i jeszcze tutaj gdzieś karkóweczka jest. Także grubo. Ulala. Kiełbaska i boczuś. O, boczuś. Nie, no boczuś jeszcze musi dojść. Ja lubię takie chrupki, żeby było. Jak chipsy. Ja nie lubię, lubię ten tłuszcz wytopić, kurde. Dobra. Wracając do naszego wyzwania. Kukurydza Bonduel kontra kukurydza Kaufland. To powiem wam, że walka o ostatnie miejsce jest bardzo zacięta. Ze wskazaniem na kukurydzę Bonduel, ponieważ no mi co prawda ryby nie biorą na kukurydzę, ale Arkowi jeszcze bardziej nie biorą. Powiem ci, Arek, tak. To, że ty nie łowisz, nie? To mnie wcale nie dziwi, ale że ja nie łowię? To już musi być naprawdę słaby dzień dzisiaj. Wreszcie. Wreszcie coś tu jest, ale co to jest za ryba? Co? Ja! Arek! Ja! Ukleja! Ale was nabrałem, co? Słuchajcie, już widzę. Już wiem, jaką... Arek. Arek. O kurczę, jeszcze mi ucieknie. Damy, czekaj, to powiększę w Photoshopie. We Photoshopie ją powiększę. I damy tytuł
mega ukleję na majówce. Mega ukleję na majówce. Tak. Widzisz? Kunszt wędkarstwa, kunszt tego rzemiosła wędkarskiego u wędkarza można poznać po tym, jak radzi sobie w czasie, kiedy ryby nie biorą. Prawda? Ja właśnie, tam na grillu. I ja właśnie pokazuję teraz, że nawet jak ryby nie biorą, to prawdziwy wędkarz potrafi coś złowić. To coś. Coś. No to jemy, nie, Arek? Majówka. A jeszcze nie ma, w sumie kwietniówka, bo to jest dzisiaj 30 kwietnia. No, 30 kwietnia. Ale że mamy długi weekend, to już mówimy, że to jest majówka. Dobra, zaczynamy od kiełbasy. Soboczka tego pasterka. O, to wszystko spróbuję, Arek. Chleba. Weź se chleba, bo bez chleba się nie najesz. Bez chleba to się nie najesz. Czekaj, teraz mogę zdjąć te okulary do jedzenia. O, będę widział, co jem. Ketchup. Premium. A, nie ma lipy. A słuchaj, ja tylko dla ryb to najtańsze kupuję, a nie jak tutaj to jakość premium, nie? Spróbujmy. Doskonała polska kiełbasa. Ja? To jest takie pyszne, że chyba przekonałem się do grilla. Ale nikt nie trafił z komentarzem, kurczę. Bo był komentarz, że mamy zrobić fasolkę, ale wiecie, no jest majówka, no, a jak majówka, no to tylko grill. Ale i tak dzięki za komentarz. Piszcie do nas śmiało, co tam sobie zajadacie na rybach. A już nie gadam. Już nie gadam, tylko jem, bo już jestem strasznie głodny. Zresztą jak to wszystko widzę, to ślinka cieknie. Nie wiem, czy to widać. A boczuś to moim zdaniem najlepsze mięso z grilla. No dobra. Ale jest coś dobrego w tym, że ryby nie biorą. Bo ostatnio jak ryby brały, to Arek nie mógł na spokojnie zjeść. Teraz ryby nie biorą, można sobie spokojnie coś zjeść. I proszę Państwa, tą oto rybą pokazałem, że kukurydza Kaufland rządzi. Nie, ale tak na serio, to widzicie, co to była za rybka. Jest mnóstwo brań, a no, praktycznie nie do zacięcia te brania są. Bardzo małe ryby biorą. Co, znowu cisza? Nie, cały czas coś skubię, wiesz? Tak? Tak. Cały czas. Dobrze. Na kukurydze. To dobrze. Kukurydza z Kauflandu. Ojej. Co? Zerwało się, wiesz? Ojej, taka duża? Taka duża. To co, jemy coś?
Co tam masz dobrego? Kręczełka? No dobra. Przyszedł czas na obiad. Najpierw było śniadanie. O 8. Nie, to była 9 chyba już co. Teraz jest 11, pora na obiad. Co zrobić? Ryby rybami, ale jeść trzeba. Jedzenie kończy. Co ty gadasz? To jest karkówka, jo? Ja. Nie, to steak. A to jest steak z karkówki, no jo. Przeszedłeś dzisiaj samego siebie. Ja w zeszłym roku, jak tą kiełbasę robiłeś, ja czułem, że ty masz talent do grilla. Ale dzisiaj to jest, no, liga światowa, nie? Normalnie. Na bogato. Okrasa, Makłowicz i ci inni tam mogą się, wiesz, schować przy tobie. Co, karkóweczkę jeszcze? Ja dziękuję. Ja sobie tak, tak kawałek dziumnę, wiesz. Ja, tak po kawałku zaraz nie będzie. No cóż, widzowie. Polecamy każdemu taki relaks. 59 zł. Aha, ale ogólnie wiesz, pojechać sobie nad wodę, wędki zarzucić. Jak ryby nie biorą, no to można sobie posiedzieć, coś tutaj zjeść. Jak naprawdę nie biorą, to można grilla zrobić. Tak. 11, ty to jeszcze 11 nie ma. A my już po obiedzie. My już po obiedzie. Jeszcze nie ma 11, jemy już po obiedzie. Ja cię. Jeszcze kolację zdążymy zjeść nad wodą. No to wiem, po kiełbie jeszcze. Jeszcze zdążymy kolację. Chlebek jest jeszcze? No jak, akurat. Jeszcze się polskiego hot doga zrobimy. Na kawałki, kiełbasa na pół, ketchup. No. Ale ty masz tutaj w tej skrzynce normalnie majątek. No majątek. Słuchaj, ja kupowałem... Ja mam w domu jeszcze spławik. No, to cię nie chwal, bo cię okradną. Jak no słuchaj, jak wczoraj poszedłem po spławik do sklepu wędkarskiego. No. 15 zł za ten spławik, co mam tam. No. No. Pest, nie? Myślałem, że mi się przewidziało, wiesz? Bo wiesz, przy kasie, w ogóle nie patrzyłem na ceny, wiesz, wziąłem to, co w tamten i przy kasie 60 zł, nie? No co, i patrzę później na paragon, patrzę na te spławiki, tam na tym spławiku na jednym cena 15, na drugim 12, nie? Ja pierdziele, nie? Chyba zacznę znowu skory robić spławiki, nie? No jak kiedyś się robiłem? No kiedyś robiłem skory. No. Mówi, kurde, 15 zł za spławik? Solakiet do Poznawcie kupić. Tak, tak, widzowie. Inflacja dopadła wędkarstwa. Tak. Nie, nie. Ale teraz brakuje właśnie takiego zwykłego wędkarstwa, nie? I właśnie my takie wędkarstwo pokazujemy. Zwyczajne, bez upiększania, zobacz. Siedzimy, nic nie bierze. Taki level... To jest wędkarstwo bez żadnych upiększeń, zobacz. Takie jak jest w rzeczywistości. Nie wierzcie w to, co tam widzicie na filmach, na YouTubach, że wiesz, wszyscy takie ryby ciągną. A ile lat panią szukali? Tak. O! O! Tutaj ciągnie się takie rybie. Powiedz jeszcze najpierw wszystkim, ile ty masz ziarenek kukurydzy? Trzy ziarna kukurydzy, słyszycie to? Ja jak mam pół ziarna, to ryba nie chce się zahaczyć. Ale jaka ci się zahaczy? A on tutaj daje trzy ziarna kukurydzy. Zobaczymy. No jest... Dużo kukurydzy, no ostatnio, pysk musi to wziąć. Ostatnio ci się to opłaciło, nie? Ale tu nie ma takich ryb. Ostatnio ci się to opłaciło, ale... No ja trochę wątpię w tą strategię, wiesz? Nie ma ryb, to chociaż jakiś smoltok. No ale... Ty piwa pochowiego. Nie. Ale zero, ja żeby zero było, nie żeby... Dzień dobry Państwu.
Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan Arek, łowca dużych ryb, mistrz trzech kukurydz na haku. Do czterech. Do czterech. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć tutaj mnie oraz naszym widzom, jak pan to robi, że nie rusza pana to, kiedy ktoś obok łowi rybę za rybą. Pan cały czas trzyma się swojej strategii, która ostatecznie okazuje się bardzo skuteczna, co na pewno już Państwo widzieli. Muszę sprawdzić, czy to nagrywam, ja. W tych programach to tak się... Jak ja Womorowicz, czy jak ona tam ma te nogi? Proszę, proszę powiedzieć widzom, jak to jest z tą strategią? Lata doświadczenia, prób, no i podstawa zadęta, przydęta, przepraszam. Mhm. Nie tania, tylko doinwestować. Rozumiem, rozumiem, bo poglądy są różne. No niektórzy uważają, że to nie ma znaczenia, czy ta kukurydza jest z znanej, reklamowanej firmy, czy też po prostu jest najtańszą kukurydzą z puszki. Tak mi sponsor kazał gadać. Dobra, koniec tych żartów. Ale tak to jest, głupoty przychodzą do głowy. Jak się nic nie dzieje. Ryby nie biorą i takie głupoty przychodzą do głowy, no co zrobisz. No jeszcze zaraz się wezmę, tutaj zarzucę jeszcze jedną wędkę. Na razie mam wyciągniętą. Zawsze się pobawić jeszcze. Trochę trzeba począć. Dzisiaj sesji nie będzie żadnej. Ale trochę podjadłem, no. No patrz, wziąłem wszystko zjadłem. Serio jest wszystko zjedzone? Dwie kiełbasy zostały tu i tam. Ja pierdzie. To ile? 2 kilo mięsa? No. Jać. Do karkówka ile tam było? O, ta. Jaka waleczna ukleja! Widziałeś to? Jaka waleczna! Jak ręka, patrzcie, jak dłoń. Jak dłoń ukleja. Dobra, powiem wam tak, jak ktoś dotrwał do tego momentu filmu, to już mogę powiedzieć śmiało, że jeśli chodzi o ryby, to już kończymy. Zaraz tutaj ładnie nagramy pożegnanie, sprzątanie, no i tyle, nie? Już więcej was nie męczę tymi uklejami. Jest. O! Mówiłem, że nie będę już was męczył uklejami, no to wreszcie jest coś troszkę większego. Może jeszcze przyjdą, Arek. Może jutro nawet. O! Leszczyk. Widać? Widać. No szału to tu dzisiaj nie ma, nie? Te rybki wracają do wody. Dzięki za dzisiaj. My kończymy. Powiedz, Arek, przyznaj
przyznaj teraz mi, że moja taktyka była lepsza dzisiaj. Zależy, co się chce łapać. No, wiesz, ryby przede wszystkim, ryby. No to jest słabo. Więc słuchajcie, ja dzisiaj tak. Kategoria ilość, kategoria największa ryba. Ale nie jakość. Ale nie jakość. Ale jakość, jakości nie było, jakości nie było, no. Ty idziesz na ilość, ja idę na jakość. No być może. Dobra, no co, dzięki za dzisiaj, dzięki, że byliście z nami, że obejrzeliście film do końca. No mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, pomimo, że ryby były jakie były, ale no jak dla nas i tak było fajnie. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki. No i piszcie w komentarzach, jak to jest u was, tak jak wcześniej mówiłem, jaka kukurydza jest najlepsza. Bo no ja teraz tutaj pokazałem, no, ale co? Że... No się żadna się nie sprawdziła. No słuchaj, ja na moją kukurydzę złapałem jedną rybę. Przypadek. Jedną? Czekaj. Dobra, no. A nie, bo w filmach się wiem, no. Tak, no. Tak. No dobra, no to co, to na razie, do następnego. Następnym razem chyba się trochę lepiej postaramy. Na pewno. Na razie. No. Ah.